Spróbuję Państwu pokazać stanowisko Kościoła wobec zasady jedności małżeństwa i wierności małżeńskiej. Nie jest wykluczone, że ktoś z Was kiedyś miał problem z tym zapisem, dwukrotnym zapisem w Ewangelii świętego Mateusza. Pan Jezus zakazuje mężowi opuszczać żonę, a żonie opuszczać męża, za wyjątkiem nierządu. I niektórzy próbują tutaj znaleźć taką szczelinę na aprobatę dla rozwodu. I proszę Państwa, ja mam przed sobą tekst starochrześcijański, długi, który nie pozostawia wątpliwości, że Pan Jezus nie mówił tutaj o cudzołóstwie. Że ten nierząd, po grecku porneia, to najprawdopodobniej znaczy związek nie będący małżeństwem. Dajmy na to ktoś, tak jak ta Samarytanka, miała 5 mężów, a ten, z którym teraz jesteś, też nie jest twoim mężem. Prawda? Ale już czytam ten tekst, tylko może powiem krótko. To jest tekst napisany w roku 150, prawda? To się nazywa Pasterz, jego autorem jest Hermas, rodzony brat świętego papieża Piusa I, który przeżywał wielki dramat, bo jego rodzone dzieci w czasie prześladowań się załamały, a potem chciały wrócić do kościoła, no i on, proszę zobaczyć, prawda, bratankowie czy bratanice papieża też odchodziły od kościoła, prawda, i to papieża męczennika, to nie jakiegoś takiego, prawda, ale i tekst jest takim dialogiem autora z aniołem, który stawia mu pytania, któremu odpowiada na jego pytania. I teraz rzecz dotyczy problemu, o którym wspomniałem przed chwilą. Panie, powiedziałem aniołowi, jeśli kto ma żonę, która wierzy w Pana i przekonał się, że ona popełnia cudzołóstwo, czy grzeszy mąż, jeśli dalej z nią żyje razem? Tak długo, póki nie wie, odpowiedział, nie grzeszy. Jeśli się jednak mąż dowie o jej grzechu, a niewiasta nie pokutuje, ale trwa w poróbstwie i mąż dalej z nią żyje razem, staje się współwinny jej grzechu i bierze udział w jej cudzołóstwie. To jest zasada, która może bardzo też was dotyczyć. To znaczy w Kościele świętości małżeństwa się pilnuje także w tym sensie, że do sytuacji ściśle małżeńskich się nie dopuszcza, jeżeli ta druga strona wchodzi w analogiczne sytuacje z kimś trzecim. Jakżeż, o Panie, jakżeż wobec tego ma postąpić mąż, jeśli żona trwa w swej namiętności? Niechże ją oddali, odrzekł, a mąż niech żyje samotnie. Jeśli zaś oddali swą żonę i pojmie inną, wtedy i on dopuszcza się cudzołóstwa. A jeśli, o Panie, pytałem, kobieta po swym oddaleniu pokutuje i chce powrócić do swego męża, czy on jej nie powinien przyjąć z powrotem? Z pewnością, odrzekł, jeśli mąż jej nie przyjmie, grzeszy i wielką na siebie ściąga winę. Powinno się przecie przyjąć tego, który zgrzeszył, a czyni pokutę. A zatem dla tej pokuty mężowi żenić się nie wolno. Oto jak mąż i żona powinni się zachowywać.